udajemy się w Car Center, jedynym torze gokartowym, halowym w Gdańsku. Jest to miejsce, które przynosi ludziom maksymalną dawkę pozytywnych emocji. Jak wiemy, karting kojarzy nam się jedynie z takim hermetycznym światem, gdzie odnajdują się jedynie profesjonalni kierowcy, tak jak w przypadku Marcela, kierowcy utalentowani. Jednak naszą misją jest udostępnienie kartingu dla każdej osoby, która chciałaby kiedyś spróbować przejechać się na gokarcie. Dlatego gorąco zachęcam do tego, żeby do nas zawitać i spróbować, jak to jest być kierowcą wyścigowym. Posiadamy 16 profesjonalnych wózków przygotowanych do tego, żeby każdy kierowca mógł spróbować właśnie kartingu. I co najważniejsze, może tego kartingu spróbować w bardzo bezpiecznych warunkach. Tak? Gokarty są w pełni przystosowane do tego, żeby każdy, nawet kierowca bez doświadczenia, żeby każdy mógł spróbować się na takim czymś przejechać. Nazywam się Marcel Grudziński, mam 11 lat i pochodzę z Gdyni. Historia zaczęła się od tego, że zobaczyłem film, na którym były pokazane gokarty. Jakoś mnie przyciągnęło to. Poczułem, że to jednak już jest od początku moja pasja. Tata kupił pierwszego karta. Jeździliśmy na treningi do Koszalina po całej Polsce, wszędzie, w Gostyniu, w Radomiu. Po treningach już było widać, że mam tam jakiś talent i się rozwijam. Zaczęliśmy jeździć w Polsce. Na początku się uczyłem. Zauważył mnie jeden mechanik z polskiego teamu. Z nim zdobyłem w Polsce różne osiągnięcia. W Mistrzostwach Polski zazwyczaj byłem pierwszy. Na Mistrzostwach Świata były też bardzo dobre pozycje. W tym roku, na początku lutego, pojechaliśmy na zawody Trofeo Margutti do Castelletto di Branduzzo we Włoszech. Jechałem na podwoziu RK. Zauważył mnie jeden mechanik, jak jeździłem na deszczu. Powiedział, że jeżdżę bardzo technicznie i bardzo dobrze. Od następnych zawodów zacząłem jeździć w ich teamie, zacząłem testować. Zostałem testerem teamu Tony Kart. Zacząłem testować ich ramy. Tak jak już wcześniej mówiłem, testuję ramy Tony Kart. Jeżdżę na zawody do Włoch. Jeżdżę i uczę się od fabrycznych mechaników. Doświadczenia mówią mi o różnych ciekawostkach. Jeździmy na zawody XAI Italian Kart Championship do Włoch. Poziom jest tam o wiele cięższy niż w Polsce, ponieważ są tam już zawodnicy, którzy są rzeczywiście szybki. Nie mówię w Polsce, że nie są szybcy, też są bardzo szybcy i też jest ciężko, ale we Włoszech już jest o wiele bardziej agresywnie i jest większa walka. Czasami trudno nawet dojechać w pierwszej piętnastce. Ustawiam sobie silniki i gokarta tak, aby dojechać jak na najlepszej pozycji. Widać efekty, jednak dojeżdżam na dobrych pozycjach. Umiem sobie ustawić karta, umiem ustawić silnik, wiem o co chodzi. Czasami nawet siedzę do 22 w namiocie i myślę nad taktyką na następny dzień, na wyścig. No i widać efekt. W tej chwili, jeśli chodzi o nasze zaplecze finansowe, szukamy strategicznego sponsora, ponieważ w tej chwili może nam dużo pomóc. Jeśli chodzi o szkołę, żadnych problemów nie mam, oceny mam dobre. W tamtym roku zdobyłem świadectwo z paskiem.
Więc da się to jakoś poprawić. Chciałbym jeszcze podziękować całemu miastu Gdynia oraz prezydentowi miasta Gdynia za otrzymanie nagrody w tamtym roku i w tym. Widać, że jednak doceniacie mnie i staracie się mi pomóc i bardzo za to dziękuję. Ja ze swojej strony, co chciałem dodać tutaj, że sport kartingowy nie jest łatwym sportem. Jest to ogromny wysiłek dla dzieciaków. Niejednokrotnie na profesjonalnym torze chłopaki w wieku Marcela muszą przejechać od 100 do 200, a czasami nawet więcej kilometrów dziennie i to w deszczu. Teraz obecnie w tej chwili jeżdżąc z nim do Włoch jeździmy w zawodach, tak jak sam wspomniał, w mistrzostwach Włoch to są zawody XA Italian Championship. Jest to bardzo, bardzo wysoki poziom. Wymaga to naprawdę dużych wyrzeczeń i wiele pracy, żeby osiągnąć tam jakikolwiek wynik, dlatego że jest to już porównywalne do walki teamów w Formule 1, czyli jest to walka producentów podwozi i co roku każdy chce być pierwszy. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Na razie jesteśmy na dobrej drodze. Spotkaliśmy naprawdę wspaniałych ludzi. Bardzo nam pomagają. No i cóż, będziemy dalej kontynuować naszą pasję.